witamina, skąd ona się bierze, co ona robi, czy ona jest generalnie nam potrzebna do życia. Jest to amina biogenna, ona występuje we wszystkich komórkach organizmu, jest magazynowana w komórkach tucznych, występuje w tkance łącznej, w błonie śluzowej i powstaje z aminokwasu histydyny we wszystkich tkankach. Ona jest oczywiście dostarczana bezpośrednio z pokarmem, bo jest pokarm, który będzie tą histaminę miał, ale jest też produkowana przez mikrobiotę jelitową. Jeżeli chodzi o jej funkcję, no to nie jest tak, że ona jest nam niepotrzebna, bo oczywiście jest nam bardzo potrzebna do funkcjonowania. Reguluje napięcie mięśni gładkich, reguluje również wydzielanie gruczołowe, jest mediatorem, takim neurotransmiterem, bierze również udział w rozwoju płodu, także tutaj nie jest to substancja, która powinna być całkowicie usunięta z naszego organizmu, nie. Także jest ona nam bardzo tutaj potrzebna. Kiedy robi się problem? No mamy mechanizm degradacji poziomu histaminy, taki naturalny, nasz wrodzony. Jest to enzym DAO, który ma właśnie najwyższą aktywność w jelicie cienkim, w okrężnicy, w nerkach i w łożysku. Często jest tak, że pacjentki, które zaszły w ciążę, a mają nietolerancję histaminy, będą się lepiej czuły podczas ciąży z uwagi na to, że właśnie łożysko dziecka będzie tutaj wytwarzało enzym DAO i pomagało tutaj degradować ten poziom histaminy w organizmie. DAO wychwytuje w komórkach nabłonka i tą histaminę z pożywienia, więc tutaj sytuacja jest prosta. Ale jeszcze do pomocy mamy N-metylotransferazę histaminową, która działa tutaj na poziomie komórkowym i rozkłada nam histaminę. Kiedy jest histamina problemem? No, problemem jest wtedy, kiedy mamy nadmiar produkcji histaminy w naszym organizmie, kiedy mamy nadmiar spożycia produktów bogatych w histaminę, a niestety ta zdolność do degradacji jest niska. Wtedy robi się problem, wtedy mogą pojawić się objawy. I dlaczego generalnie jest problem właśnie z obniżoną aktywnością DAO? Skąd to się bierze? Czy to może być właśnie od zawsze, czy to może się pojawić czasowo? Tak jak mówiłam wcześniej, może być to sytuacja taka, w której mamy ten niedobór DAO czy zmniejszoną aktywność DAO określoną w sposób genetyczny. Po prostu jest to nietolerancja histaminy o podłożu genetycznym, ale dotyczy to bardzo wąskiej grupy pacjentów, jest to około 1% populacji, więc tak naprawdę bardzo mało. Natomiast sytuacja, kiedy mamy takie czasowe ograniczenie zdolności DAO do degradacji histaminy, kiedy jest ta zmniejszona aktywność właśnie enzymu DAO, może występować nawet u 15% populacji, ale oczywiście są to pacjenci, którzy są zdiagnozowani. Co więcej, no ciężko powiedzieć, tutaj niektórzy pacjenci też traktują troszeczkę te objawy nietolerancji histaminy jako taką swoją urodę, więc na pewno te wyniki nie do końca są doszacowane, ale może po tym wykładzie Państwo też sami dojdziecie do tego, czy taki problem dotyczy również Was. Kiedy mamy obniżoną aktywność DAO? Przede wszystkim we wszystkich stanach zapalnych jelit. W sytuacji, kiedy mamy problemy z jelitami, będzie ta aktywność DAO obniżona. Często zdarza się tak, że na przykład po infekcjach takich żołądkowo-jelitowych, tak zwanych jelitówkach, mogą się pojawić właśnie objawy takiej nietolerancji histaminy związane właśnie z obniżoną aktywnością DAO. W sytuacji, kiedy mamy na przykład infekcję pasożytniczą, kiedy mamy przerost bakteryjny w jelicie cienkim, tak zwane SIBO, kiedy ten podaż histaminy jest bardzo zwiększony, kiedy stosujemy niektóre leki, o których też powiem, zwiększone spożycie alkoholu, ale również kiedy mamy niedobory kofaktorów DAO, czyli niedobór witaminy B6, niedobór cynku, miedzi czy witaminy C, również może to wpływać na obniżoną aktywność DAO i właśnie tutaj pogorszoną zdolność do rozkładu histaminy w naszym organizmie.